Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym vlogu. Testuję w końcu nową kamerę GoPro 8 i jedziemy zobaczyć od razu po drodze, bo wybieram się załatwić sprawy służbowe i zajedziemy w jedno w pewne miejsce. Ale Szoko, czekaj, przecież oni już wiedzą po miniaturce, co będziesz robił. Nieważne, tak więc zapraszam na odcinek. Teraz to, co Szoko lubi najbardziej, sprawdźmy, jak to gada. Jesteśmy na polu, pierwsze przejazdy maszyną, no i maszyna ma masę, ma moc i gada, chyba najlepszy dźwięk, jaki słyszałem. Jednym słowem, brzmienie tego silnika mogę określić jako dzikus. To jest idealne określenie, to jest dzikus. Jestem brana na 15 km na godzinę, od 15 do 30 km. To ma ile koni? 240, tak? Tak, to ma 240. 240 koni. I to jest pełen automat, tak? Tak. Skrzynia? ZF-a w skrzyni. ZF w skrzyniu. Silnik jaki tutaj jest pod maską? 240 koni, prawie 7 litrów. Rosyjska jamza. Ale bardzo miękki jest. Tak, no przód jest amortyzowany na rezerwach plus siłowniki. A masa jego ile jest w porównaniu? 10 ton teraz waży. Dycha, a tamten K7? Tamten aktualnie 16 ton, ale można go dać plus 4. Jesteśmy w pierwszej maszynie, w kierowcu K4 o mocy 240 koni. Z tyłu mamy zaczepiony tak zwany chwastownik o szerokości 8 metrów, 9 metrów. Trzeci przejazd robimy i mamy ile? 27 metrów zrobione. Tak. Tak więc tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o sprzęt, maska duża, masa 10 ton, skrzynia automatyczna. Tutaj echery, mamy już maszynę wyposażoną w podłokietnik, hydrauliczne na elektrozaworach, sterowanie. Tak więc postęp już jest. A jeżeli chodzi o jego większego brata, to jak będziemy w środku w kabinie, to też zrobimy jakąś prezentację, jak to wygląda, jak się jeździ maszyną. Ogólnie maszyna, jeżeli chodzi o gabaryty, jest no kolosem wśród maszyn, jeżeli chodzi o sprzęt do ciągania.
ale jego promień skrętu, wam powiem, jest dość imponujący na tak duży zestaw. Maszyna zachowuje się jak nie jeden mały traktor. Jeżeli chodzi o mały promień skrętu, jest to, że jest to maszyna przegubowa. Jest przykładowo traktor łamie się cały w połowie, dlatego ten promień skrętu jest ograniczony do minimum, jeżeli chodzi o długość maszyny. No i powiem wam, że tutaj Kacper mówi, że oś przednia jest amortyzowana. No i na nierównościach tak długim zestawem i ważącym 10 ton kolosem jazda jest no naprawdę przyjemna. Przednia oś amortyzowana za pomocą resoru oraz siłownika hydraulicznego, który tłumi drgania. W związku z tym, że silnik jest przeniesiony nad przednią oś, to ciągnik powoduje tam jakby efekt pływania po polu i nie powoduje takich drgań i ciężkiej pracy w kabinie operatora. No, zrobiliśmy kilka przejazdów i mamy zrobione pół pola tak szeroką maszyną. Aktualnie poruszamy się 17-18 km na godzinę i powiem wam, w ogóle nie czuć tych wybojów. Maszyną buja. Zobaczcie, z boku K7 ciągnie top downa 17 na godzinę. Tutaj kolega Kacper mówi, że z tyłu to praktycznie, że siać można, ale ja mówię do niego, że ja muszę mieć zaorane. Nie ma to tamto. Chyba, że strip-tillem chce smakiem. Tak. Robota na dwa takimi grzmotami to pola ucieka. To co, przesiadamy się do dużego? Możemy się przesiąść do dużego. Jest z nami też tutaj dzisiaj kolejny youtuber, Miłosz. Z kanału Kuner. Cześć. Kuner, tak więc pozdrawiamy Miłosza. Razem tutaj coś kombinujemy, latamy po tym polu, jeździmy maszynami. Wbijajcie na kanał do Miłosza. Dziękuję, Miko. I gaz torbali. Puszczamy sprzęgło. Puszczę sprzęgło. Tylko okręt do zewnętrznego. I tym? No. Ubieg, którym się pcha? Dźwignia tą główną. Tą? No, do przodu. I tylko do przodu? Tak, tak. Miał. Jeszcze troszkę bliżej. Jak masz ścieżkę, to jak na połowie lampy mniej więcej. No. Ale kolos. Fajna zabawka. Jeszcze raz do przodu śmiało. Jak to spalanie w tym wychodzi? Mniej więcej. W agregacie to tutaj jest akurat lekka ziemia, sobie nam śmiało wchłonie na szosowych biegach. No i jechaliśmy 17 na godzinę z boku. No, to zależy od warunku, tak jak tutaj lekko, no 8 litrów spać max, nie? Przy cięższych takich ladach nie idziemy po 30 cm, tam 25-30, no to wiadomo 15-18 litrów. Bo teraz na ile jest ustawiony? Teraz jest około 20 cm. Się w starszym bracie, w K7. Tutaj Jakub powie wam, jaki to jest silnik, jaka skrzynia. Tak więc oddajemy głos Jakubowi. Mamy tu 460 silnik Mercedes 460 LA, 428 koni, tak dokładnie. Skrzynię biegów mamy Power Shifta rosyjskiego, własnej produkcji. Kierowca 16x8. 4,5 biegi pod obciążeniem, bez problemu przełączane. Czy ten model jak K4 też ma miękką ośkę? Tak, też ma. Sterowanie ma pneumatyczne, pasiowniki pneumatyczne z przodu plus resort. Taka moje odczucia, że K7 mniej buja, nie wiem. Jak miałem porównywać dwa modele K4 i K7, jeżeli chodzi o K7, ona jest bardziej stabilniejsza w polu.
spowodowane jest to na pewno tym, że mamy z tyłu opór, zaczepioną maszynę, robimy na około 20 cm. No i dodatkowo masa K7 jest o ponad 7 ton większa, tak? I powiedz mi, rozstaw osi K4 a K7 jest taki sam, czy K7 jest dłuższa? K7 jest dłuższa, jest dłuższa. I szersza. No i to wszystko wiadomo już, o co chodzi. Możemy w K4 zamontować szersze koła, wtedy będzie troszkę inaczej to rozłożone, nie? Będzie miał prościej, bardziej miękki też będzie w ten czas, mniej bujało. Ja wam powiem, że jeżeli chodzi o tą zabawkę, no bo to jest zabawka dla dużych chłopców. Powiem wam, fajnie się jeździ tym, mimo tych dużych gabarytów, promień skrętu w tej K7 też jest dość imponujący. Mimo że nawet jeżeli ten kąt skrętu jest zawyżony, jeżeli chodzi o przykładowo tradycyjne traktory nieprzegubowe, to tutaj mamy taki plus, że taki traktor ma dużą masę i może śmiało pociągnąć dużo szerszą maszynę. Jeżeli chodzi o taki duży sprzęt, długi zestaw, to jeżeli mamy podłączoną maszynę pod nawigację, nie musimy robić pętli, zawracamy, wyjeżdżamy i wjeżdżamy w kolejny zagon. I to jest taki plus, że nawet na małych kawałkach taką maszyną jesteśmy w stanie to zrobić. Chodzi o tą maszynę i o tą skrzynię, o płynność zmiany biegów, to wam powiem, że jestem pełen podziwu. Maszyna w ogóle nie szarpie, jest po prostu super. Prosta maszyna, duża moc, czyli prostota w całej okazałości. Jeżeli chodzi o ciężkie prace, taki koń pociągowy na duże gospodarstwa, ja wam mówię, że to się przyjmie. Jeszcze w tym kryzysie, jaki jest, to na pewno to pójdzie w dobrym kierunku. Schowaliśmy się do środka i takie podsumowanie w ogóle, skąd tu się wziąłem, ponieważ idzie kryzys i nie wiadomo, jak to dalej będzie. Przyjechałem zobaczyć te kierowce, od dawna chciałem to zobaczyć już, jak to wygląda. Maszyna, jeżeli chodzi o K7, jak i K4, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Masa, moc równa się uciąg. Dodatkowo mamy tutaj prostotę, nie ma napakowane nadmiernie elektryki. Co jest elektryczne, to jest, ale to już 30 lat temu taka elektryka w maszynach była zagranicznych. Tak więc to żadna nowość. No, tak jak wspominałem, skrzynia tutaj produkcji rosyjskiej, no robi na mnie też wrażenie, nie ma szarpnięć, gdzie niektóry traktor renomowanej marki potrafi na power shiftie szarpnąć. No tak więc tak to się prezentuje. No i właśnie na koniec takie zakończenie, skąd tu się wziąłem. Nie wiadomo, jak to będzie teraz przez ten cały okres, który nas czeka. To jest prosty traktor, jeszcze bez zbędnego AdBlue, żadnych DPF-ów, dodatkowych niepotrzebnych rzeczy, które zachodnie maszyny posiadają. Tak więc, co tu więcej mogę mówić? Jeżeli ziemi dojdzie kiedyś, niewykluczone, że takiej zabawki sobie nie zakupię. Bo powiem wam, że K7 jest super. A na koniec jeszcze przejedziemy się UAZ-em. Tutaj Kacprowi kamerę damy. Miałem przyjemność jeździć tą maszyną już. A także kary finansowe nawet. Czekaj, zapnę pasy, bo mnie zjedzą zaraz, żeby z pasów znowu szoko jeździć. Po polu można. A, po polu można. Tak? Na jesieni? Tak. Ten sam, co spotkał się z Łosiem. Z
8. Tutaj z przodu ekipa jedzie, chłopaków. Trochę pojeździliśmy sobie, zobaczyłem, jak te maszyny chodzą i wam powiem, że to, co ludzie gadają, to niech sobie gadają. Trzeba samemu zobaczyć, jak to wygląda. No wiadomo, nie każdemu podpasuje taka maszyna. No i te potwory muszą mieć połacie. Połacie. Na małych działkach też idzie to do zrobienia. A jak ci się jedzie łazem? No już jeździłem na jesieni. Fajny. Zabierzemy śmieci. Fajny samochodzik, jeżeli chodzi o dojazd na pola. Tak jak ja jeżdżę często po polach i te drogi polne, no każdy wie, jakie są, tak? Po prostu są rozwalone i typowym samochodem osobowym niekiedy no, nie możemy przejechać, albo jak jest błoto, no to niestety nieraz trzeba dzwonić po pomoc. A tutaj w tym przypadku mamy 4x4. Jeszcze jakbyśmy założyli opony, chociaż jak jeździłem, było mokro w miarę, były zwykłe opony letnie. On bez najmniejszego problemu po błocie czy po piachu nie ma opcji, żeby ta maszyna się zatrzymała. Dla tych, którzy lubią coś multimedialnego, no to jest cały panel. Dla tych, którzy lubią w polu oglądać YouTube'a, też jest aplikacja, więc o, łączymy się z internetem i pełen dostęp nawet do maila z pozycji samochodu. Fajna sprawa. Tutaj macie przykład, stary brat, młodszy brat. Tak poszło do przodu, jeżeli chodzi o kierowca. Po przejażdżkach polowych maszyny zostały odstawione na plac Agromilki i niestety nasza przygoda dzisiaj dobiega końca. Myślę, że odcinek się podobał. Trochę wam rozjaśniłem, jak to wygląda. Troszkę więcej hektarów i taka maszyna jak najbardziej u nas mogłaby zagościć. Masa, moc i przede wszystkim tani sprzęt. Chodzi o tego byczka, to zrobił na mnie wielkie wrażenie. Płynnie przerzucane biegi, komfort jazdy, jeżeli chodzi o taki gabaryt maszyny, nie sprawia żadnego problemu. Jazda jest bardzo płynna tą maszyną. Na pewno część osób nie przypadnie do gustu taka maszyna, ale wedle mojego uznania za te pieniądze, za jakie ona jest dostępna i przy dzisiejszym, można powiedzieć, kryzysie, bo kryzys jest, jak najbardziej te maszyny na wielkoobszarowe gospodarstwa, jak i średnie, się przyjmą. Tak więc my wracamy do rzeczywistości. Wracam do domu, i bo obowiązki czekają. Tak więc trzymajcie się, na razie, cześć.